Dawno temu na ziemiach śląskich, na obszarze równiny Niemodlińskiej, w pobliżu Borów Niemodlińskich, istniała osada Targowa. W X wieku dotarł święty Wojciech. Do Niemodlina, tam się zatrzymał i zaczął budować kościół. Ale historia miasta Niemodlina udokumentowana zaczyna być w 1224 roku, a prawa miejskie dopiero uzyskała w 1283 roku, nadane przez księcia opolskiego Kazimierza I. Dokument ten był z latyzowanej formy Nemodlina Villa, to znaczyło Niemodlin lub Niemodlica. Tam też dnia 28 maja 1260 roku w łacińskim dokumencie Władysława Opolskiego wydanym w Raciborzu zobaczymy też wieś Niemodlin. W XVIII wieku dobra szlachetki związane były z ziemiorypta i praszma, a wywodzących się z mora. To małe miasteczko Niemodlin leży nad rzeką Ścinawą i posiada dość ciekawą historię związaną z dziećmi niemodlińskimi. Jak już wspomniałem, była to osada targowa z mostem na Ścinawie, która zaczęła się rozwijać w obrębie owalnego placu, gdzie przebiega ulica.